Zaczniemy dziś od smutnej wieści. W poniedziałek w wieku 81 lat zmarł Mirosław Hermaszewski, czyli jedyny i, miejmy nadzieję, nie ostatni polski kosmonauta. Podróż, która przyniosła mu sławę, odbyła się 27 czerwca 1978 roku, kiedy to ku radości wszystkich Polaków i swojej własnej udało mu się przynajmniej na chwilę opuścić Układ Warszawski, a przy okazji także orbitę Ziemi. Actually, technicznie rzecz biorąc, statki powietrzne i kosmiczne to nadal statki, a te są postrzegane przez prawo międzynarodowe jako terytorium krajów pod banderą, których się znajdują. Żart! To był żart! Skoro już smutne informacje mamy za sobą, to przejdźmy do czegoś znacznie weselszego. Specjalnej nanopowłoki, która chroni okulary przed zaparowaniem. Na pewno każdy, kto nosi na nosie szkła, dobrze to zna. Przejście z dworu do domu lub nagrzanego samochodu po chwili kończy się niemal całkowitą utratą wzroku. Wszystko jest za mgłą, a efekt ten mija po dłuższej chwili. I pół biedy, kiedy ktoś może zdjąć okulary i wciąż całkiem nieźle widzi. Jednak, kiedy czyjś wzrok jest tak słaby, że bez okularów obraz jest niewiele lepszy, to jedyne co można zrobić, to czekać aż para zejdzie. A nie zawsze się da. Na przykład po wejściu do sklepu czy autobusu trudno stać w drzwiach i liczyć na to, że świat się zatrzyma, aż odzyskamy wzrok. Na szczęście powstała nowa technologia, która zapobiega takim przypadkom. Niestety, zgodnie z opisem jej funkcjonowania, w żadnym z wyżej wymienionych przypadków nie zadziała. Co? To co powiedziałeś nie ma sensu. Już tłumaczę. Otóż chodzi o zastosowanie powłoki z dwóch nanowarstw tlenku tytanu, między którymi znajduje się nanowarstwa złota. Te są tak cienkie, że nie pogarszają w żaden sposób widoczności, co ma swoje zalety. Wciąż użytkownicy będą widzieć, ale są też wady. Nikt nie zauważy, że mam złote okulary. No dobrze, ale jak to działa i dlaczego w pomieszczeniach i autobusach to nie działa? Otóż powłoka sprawia, że padające na okulary promienie słońca podgrzewają szkło do nawet 8 stopni Celsjusza powyżej temperatury otoczenia, co sprawia, że para nie ma szans na kondensację. Potrzebujemy więc promieni słonecznych, których zaraz po wejściu do pomieszczenia raczej nie uświadczymy. Zwłaszcza w krótkie, zimowe, pochmurne dni. Komu więc taki wynalazek jest potrzebny? Nie wiem, ale poczekam, aż rozwiązanie to wejdzie do sprzedaży. Czekać nie muszę za to na Wiedźmina 3 w wersji na współczesny sprzęt. CDP Red wydało właśnie aktualizację, która przynosi tytuł do zupełnie nowej generacji, zarówno pod kątem grafiki, jak i rozgrywki. Na początek dodano elementy nawiązujące do serialu od Netflixa. I tak, świat będzie jeszcze piękniejszy, a dzięki wsparciu dla DLS 3.0 możliwe będzie ogrywanie go w jeszcze lepszej jakości. Poprawiono także samą rozgrywkę. Między innymi zmiana znaków stanie się szybsza, a podnoszenie ziół mniej uciążliwe. To oczywiście zaledwie mały fragment tego, co przynosi Wiedźmin 3 w nowej aktualizacji. Na pewno ucieszą się testerzy sprzętu komputerowego, którzy będą mogli go bez wyrzutu sumienia utrzymać w benchmarkach dzięki ustawieniom Ultra Plus. Czy jest więc sens wracać do Wiedźmina, chociaż na chwilę. Nawet jeśli nasz komputer jest za słaby, abyśmy odczuli te zmiany? Oh, oczywiście, że tak. Chociażby z powodu zupełnie nowego, krótkiego wątku fabularnego, będącego zestawem pobocznych misji Velen. No chyba, że nie lubicie problemów technicznych. Co? Problemy techniczne z produktem CD Projektu? Niemożliwe. Otóż niestety tak. Wielu graczy raportuje spadki jakości i wydajności, a także sporo najzwyklejszych błędów, które mogą niestety skutecznie uprzykrzyć rozgrywkę. Jeżeli zatem wy również na nie napotkacie, możecie z czystym sercem wrócić do poprzedniej wersji. Gwarantuję wam, że mimo 7 lat na karku, ta nadal trzyma się solidnie. A wiecie, czego nie należy robić? Jeździć ze skasowanym biletem komunikacją miejską, co? A przynajmniej nie w Rzeszowie, bo można dostać za to mandat w wysokości 350 zł. Brzmi, jakbym nie powiedział całej prawdy. No cóż, i tak zdradziłem wam więcej niż ZTM Rzeszów, który delikatnie mówiąc ma pewne problemy z komunikacją miejską, wiecie. A wszystko to przez domniemany atak hakerski. Otóż pewna kobieta podczas wizyty w biletomacie wydała 5000 zł, a maszyna zaczęła rozrzucać setki biletów dookoła po tym, kiedy ta już odeszła od urządzenia. Samo ZTM Rzeszów uznało, że stoi za tym atak hakerski i tak być nie może, więc bilety te zostały unieważnione. I miejmy nadzieję, że pieniądze zwrócone. To bardzo ładnie ze strony przewoźnika, prawda? Szkoda tylko,
że ten jest bardzo skromny i w swoim komunikacie nie podał przyczyn swojej decyzji o wlepianiu mandatów osobom, które mają ważny bilet z konkretnej puli numerów seryjnych. Zamiast tego typowy mieszkaniec Rzeszowa ze strachem w oczach musi czytać na świeżo zakupionym bilecie, czy wolno mu jego skasować. Czy wyszło sprostowanie? A i owszem, ale to nie wyjaśniło nic. Dopiero trzeci komunikat wyjaśnił sprawę. A jeśli już mowa o problemach, to największym z nich jest kryzys energetyczny, natomiast jego rozwiązaniem jest oczywiście fuzja jądrowa, dzięki której udało się wyprodukować więcej energii niż dostarczono. Tylko że nie! Otóż Narodowe Laboratorium Lawrence Livermore w USA udało się wywołać fuzję jądrową, która uwolniła 3,15 megajoula energii w momencie, kiedy dostarczono do komory reaktora 2,05 megajoula energii za pomocą 192 laserów. Mamy więc prawdziwy przełom i darmową czystą energię. Oczywiście, że nie. Jak to możliwe? Otóż może i do napędzenia fuzji wystarczyła mniejsza energia niż pozyskana, ale do zasilania laserów potrzeba było jej znacznie więcej. Tym samym reaktory fuzyjne wciąż są na dużym minusie, ale mniejszym niż wcześniej. Jednak jeszcze długa droga przed naukowcami, żeby całościowy wydatek energii był niższy niż energia generowana. I nie dajcie sobie wmówić clickbaitowymi tytułami w sieci, że jest inaczej. Zaczęliśmy dość smutno, więc skończmy czymś strasznym! Zapewne część z was wciąż uczęszcza do szkoły. Powiem tak, sprawdzajcie spłuczki, chłopaki. Otóż uczeń zespołu szkół technicznych, mechanik w Tarnowskich Górach, odkrył w spłuczce toalety coś, czego tam być nie powinno. Kamerę. I to nie byle jaką, bo transmitującą obraz na żywo. Co za chory psychol podglądał młodych chłopców podczas defekacji i podcierania tyłka. Otóż 37-letni nauczyciel informatyki. A skąd to wiadomo? Ponieważ kiedy uczeń wyjął kamerkę i poszedł z nią do klasy, to ten ruszył za nim i zażądał wydania mu jego własności. Uczeń odmówił, do szkoły wezwano rodziców, policję, a na koniec perwersyjny informatyk został wydalony ze szkoły. Dlatego jeżeli chcecie być bezpieczni, pamiętajcie o ghostery. Może nie ochroni was przed perwersyjnym nauczycielem informatyki, ale pozwoli wam się ochronić przed niechcianymi mackami szpiegujących was korporacji. Koniecznie sprawdźcie, jak może wam pomóc rozbudowany plan kontrybutor, a klikając link w opisie z hasłem kebab3 zyskujecie 3 miesiące pakietu za darmo. To tyle na dzisiaj i do usłyszenia. Prawdopodobnie po świętach. Mam dla was w planach jeszcze jeden materiał w międzyczasie, ale z Wrap Newsami wrócimy na chwilę przed albo dopiero po nowym roku. Trzymajcie się zatem ciepło i do zobaczenia. Pa, pa!